Jaki jest perfekcyjny plan treningowy? Jest to pytanie, na które przez dłuższy czas szukałem odpowiedzi. Oprócz tego, że szukałem odpowiedzi, to próbowałem wielu treningów na przestrzeni mojej przygody z podnoszeniem ciężarów. Niektóre z nich dały mi zadowalające efekty, a niektóre niekoniecznie. Generalnie nie ma czegoś takiego jak idealny, perfekcyjny plan treningowy, ponieważ każda osoba jest inna i potrzebuje czegoś innego. Są różne typy ciała, są ektomorficy, endomorficy, ludzie mają różne cele treningowe. Natomiast... Co z planem treningowym dedykowanym dla chudych chłopaków? Z głównym celem, żeby rozbudować masę mięśniową, zyskać siłę i mięśnie. To jest coś, co chciałem stworzyć. Zawsze byłem wychudzony. Próbowałem wielu planów treningowych, więc gdy tworzyłem ten plan, to wziąłem wszystko, co działało na mnie najlepiej i umieściłem właśnie tutaj. Ten plan treningowy jest dla osób, które nie mają najlepszej genetyki do dźwigania. Jest to dla osób, które chcą stać się silne i mieć opiętą koszulkę na łapie. Myślę, że stworzyłem naprawdę dobry plan. Dobra, już nie chcę więcej marnować waszego czasu. To jest plan treningowy. Zrób screena tego planu treningowego, może zrób zdjęcie na telefonie. I teraz was przeprowadzę przez wszystko i będziecie wiedzieć dokładnie, co robić, gdy pójdziecie następnym razem na siłownię. Powiemy sobie, co zrobić, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego planu treningowego. Także zaufaj mi i posłuchaj. Jest to 3-dniowy trening całego ciała. Plan treningowy jest podzielony na trening A i trening B. Pierwszego tygodnia wykonujesz trening A 2 razy. I trening B tylko raz. W następnym tygodniu wykonujesz trening B 2 razy. I trening A tylko raz. I tak dalej, i tak dalej. Progresywny wzrost obciążeń treningowych będzie dla Ciebie kluczowy, żeby budować mięśnie. Zwiększanie obciążeń treningowych jest konieczne w celu uzyskania adaptacji treningowej naszego ciała. Ale więcej o tym później. Upewnij się, że wykonujesz poprawnie technicznie. Przysiad. Wyciskanie leżąc. Podciąganie. Pompki na poręczach. Martwy ciąg. Generalnie zadbaj o technikę w każdym ćwiczeniu. Będziesz szybko zwiększał obciążenie w tym planie, więc zadbaj o technikę i nie zrób sobie krzywdy. Zaufaj mi, poświęcenie miesiąca na dopracowanie techniki jest bardzo ważne, żeby uniknąć wykluczenia z treningu poprzez kontuzję na kilka miesięcy. Okej, sprawdźmy sobie teraz cały plan treningowy i omówmy sobie poszczególne ćwiczenia. Omówmy sobie najpierw trening A. Zaczynając od przysiadów w 4 seriach na 5 powtórzeń. W taki sposób będziemy progresywnie zwiększać obciążenie. Okej, idziemy na siłownię na pierwszy trening i robimy w przysiadzie 60 kg w 4 seriach na 5 powtórzeń. Na następnym treningu dodaję po 1,25 kg na stronę. Daję to 62,5 kg na sztandze i robię tak 5 powtórzeń w 4 seriach. Na kolejnym treningu dokładamy kolejne 1,25 kg na stronę. Robimy 4 serie na 5 powtórzeń z nowym ciężarem. I dokładamy ciężaru w taki sposób najdłużej, jak to tylko możliwe. Zacznij od ciężaru, który jest dla Ciebie ciężki, ale masz nad nim kontrolę i możesz go poprawnie technicznie podnieść. Następnie mamy wyciskanie leżąc na płaskiej. W tym ćwiczeniu zachodzi taka sama logika odnośnie progresywnego zwiększania obciążenia. Ciężar ma być dla Ciebie komfortowy, ale mimo wszystko nieco ciężki do wykonania. Wykonaj 4 serie po 5 powtórzeń i na następnej sesji treningowej dodaj po 1,25 kg na stronę. Następnie w planie treningowym mamy podciąganie na chwytem. Wiem, że dużo osób ma problem z podciąganiem się. Jeśli masz naprawdę problem z podciąganiem, sugerowałbym, żeby zacząć od negatywów, czyli żeby wskakiwać na drążek i powoli się opuszczać. W momencie, gdy będziesz w stanie robić 10 poprawnych podciągnięć ze swoją własną masą ciała, wtedy powinieneś zacząć progresywnie dokładać ciężaru. Będziesz do tego potrzebował pas obciążeniowy. Gdy będziesz w stanie podciągnąć się 10 razy poprawnie z własną masą ciała, dodaj wtedy 1,25 kg do swojego pasa. Z nowym obciążeniem zrób maksymalną ilość powtórzeń, jaką w stanie jesteś zrobić. I gdy dojdziesz do momentu, że jesteś w stanie zrobić 10 powtórzeń w każdej serii, dodaj wtedy kolejne 1,25 kg. I dalej progresujesz wedle tej logiki. W pierwszej serii zrobisz 14 powtórzeń, w drugiej 11 powtórzeń i w trzeciej na przykład 10. Dopóki robisz co najmniej 10 powtórzeń w serii, dopiero wtedy dokładasz 1,25 kg. Teraz mamy dipy. Tak samo jak w przypadku podciągania, masz tutaj zrobić maksymalną liczbę powtórzeń w serii.
trening kończymy robiąc łapy. Łapy są na koniec i masz je dobić najmocniej jak to możliwe. Jeśli możesz zrobić więcej powtórzeń, to zrób. Nie kołysz się, tylko czuj trenowany mięsień. Okej, okay, czas teraz na trening B. I pozwólcie, że tutaj nieco wyjaśnię. Trening A i trening B są dosyć podobne. Większość ćwiczeń jest tam taka sama. Więc w sposób, jaki dokładamy ciężarów w treningu B, jest dokładnie taki sam jak w treningu A. Ale pozwól, że szybciutko przelecę przez to. Tutaj też zaczynamy od przysiadów. Dokładanie ciężaru zachodzi wedle tej samej logiki. Teraz przechodzimy do martwego ciągu 4 serie na 5 powtórzeń. Z każdym treningiem dokładasz 1,25 kg na stronę. Po tym mamy wyciskanie na skosie. Okej, jeśli chodzi o wyciskanie na skosie, logika jest taka sama jak na wyciskaniu na płaskiej, jeśli chodzi o dokładanie ciężaru. Natomiast tutaj są 4 serie po 8 powtórzeń. I zrobiłem to dlatego, żebyś się skupił w tym ćwiczeniu na czuciu mięśniowym. Tutaj może być nieco ciężej progresować, dlatego przez 2 tygodnie możesz robić tym samym ciężarem i na przykład 3 tygodnia dodać dopiero 1,25 kg na stronę. Teraz dipy, które masz zrobić na tej samej zasadzie co w treningu A. Po dipach przechodzisz do wiosłowania. To może być wiosłowanie sztangą, hantlą jednorącz czy na maszynie, jak tylko chcesz. Skup się tutaj na czuciu mięśniowym, niekoniecznie na dokładaniu ciężaru. I na koniec treningu B mamy znowu ręce. W przypadku tych ćwiczeń możesz sobie pozwolić na rotację, zmieniając na przykład z wyciskania wąsko na wyciskanie francuskie, czy z uginania hantli na spider curl lub uginanie przy ścianie. Na zakończenie chciałem powiedzieć nieco więcej o tym planie treningowym. Był on inspirowany różnymi planami od różnych trenerów. Bardzo istotne w przypadku tego planu treningowego jest to, żeby mieć dzień odpoczynku między treningami, więc sugerowałbym, wydaje mi się, że najlepszym wyjściem byłyby treningi w poniedziałek, środę i piątek. W weekend mamy odpoczynek i regenerację. Do tego chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście można wymienić sobie pewne ćwiczenia w tym planie treningowym. Nie trzeba się sztywno tego trzymać i jestem pewny, że i tak świetny progres będzie można wtedy zanotować. Oczywiście ten trening ma dużą objętość i jest bardzo wymagający, ale robisz go tylko 3 dni w tygodniu. I pewnie się zastanawiasz, dlaczego tylko 3 dni? Na pewno miałbym lepsze rezultaty, gdybym trenował 5 czy nawet 6 dni w tygodniu. No ale gdy jesteś początkujący, jesteś chudy i nie masz dużo masy mięśniowej, nie masz siły, no to w takim przypadku nie. W tym planie treningowym trenujesz każdą grupę mięśniową 3 razy w tygodniu. Masz dzięki temu odpowiednio dużo czasu, żeby się zregenerować i pobijać swoje rekordy siłowe z treningu na trening, co znacznie przyczyni się do rozbudowy twojej masy mięśniowej. Także to jest plan treningowy, jest on bardzo dobry. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli zamierzacie nim trenować, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście napisali do mnie na Instagramie o tym. Także pozdrowionka.